Hamburg. Niezwykłe miejsce. Port. Niezwykłe wydarzenie było tutaj dla państwa Izrael. Akcja. Akcja dla powstania państwa Izrael. W lecie 1947 roku usiłowało 4,5 tysiąca Żydów z Francji na statku Exodus. Wysłani byli do Palestyny. Tam ich ostrzelali, wymordowali. I przełożyli ich na statki, nazwali te statki Exodus. 17 lipca było to. I przybyli tutaj do Hamburga 8 września 1947 roku. A stąd wzięli ich statkami Anglicy do obozów koncentracyjnych. Exodus 47 wzbudził w całym świecie oburzenie. Byli to Anglicy, angielskie obozy koncentracyjne. Właśnie to tutaj, w tym miejscu przywieźli wszystkich. Nie był przypadek. Zorganizowali tą całą akcję 11 lipca. Jak zwykle 11 lipca w 1947 roku załadowali ich we Francji. Montpellier. Niezwykłej miejscowości. Było to czas, kiedy nawrócił się Rudolf Hess w Wadowicy. O jego nawrócenie, ofiary ze swojego życia dał salezjanin Władysław Szembek. Został zamordowany planowo w Oświęcimiu. A teraz wszystko się fałszuje. To tak, jak nie było żadnego wyzwolenia Oświęcimia 27 stycznia w 1945 roku. 27 stycznia swojej urodziny, 56. w obozie Dachau miał biskup Neuhäusler, który urodził się przy Dachau. Johannes Neuhäusler. W rocznicę śmierci w Raciborzu, w Ratzeburgu, nie w Raciborzu, w Regensburgu, kardynał Jan Theodor Wittelsbach, wnuk Sobieskiego, urodzony w 1703 roku w pałacu w Dachau. Niezwykły kardynał, święty kardynał. Tak się ślady wszystkie zaciera. 125. rocznica jego śmierci to jest dzień urodzin biskupa Neuhäuslera. Więźniem Dachau został w lutym 1941 roku, tydzień potem. Na Pawiak aresztowano Maksymiliana Kolbę. Nawet ich numery były 1010 różnica między numerami, bo wszystkie numery likwidowanych kapłanów były już zapodane wcześniej. Ta cała akcja się nie skończyła. Wszystko dla państwa Izrael, które powstało 14 maja 1948 roku, w dniu, kiedy w obozie Dachau umieszczono 2,5 tysiąca więźniów. Jezu Chryste, Synu Dawida, zmiłuj się nad nami.